Jest w formie, widać. Taki widok w zwyczajnym szpitalu każdego by zaskoczył, ale nie w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Widać, trenował. 12-letni Jakub, pacjent Śląskiego Centrum Chorób Serca, jest zagorzałym miłośnikiem piłki nożnej. Podczas jednego z treningów młodemu sportowcowi spadła wydolność oddechowa. Kuba z diagnozowaną kardiomiopatią pozapalną trafił pod opieką zabrzeńskich specjalistów i został zakwalifikowany do przeszczepu serca. Kardiochirurdzy wszczepili pacjentowi pompę służącą do mechanicznego wspomagania serca i zamienili szpital w dom na blisko 3 miesiące. W przypadku tego chłopca zastosowaliśmy taką metodę, która wymaga czasu. I to nie pierwszy pacjent, i dorosły, i dziecko, które z nami po prostu zamieszkało. To rodzi naturalną więź, która się wytwarza między pracownikami Śląskiego Centrum a naszymi pacjentami. Tak Kuba podzielił się swoim marzeniem z zespołem szpitala, jakim było spotkanie z Robertem Lewandowskim. Choć do Zabrza nie udało się ściągnąć najlepszego piłkarza Bundesligi, to zespół stanął na wysokości zadania i zorganizował wspólny trening małego pacjenta z piłkarzami Górnika Zabrze. Jakie emocje towarzyszą podczas takiego spotkania? Dobre. Jak to jest spotkać takich znanych, wspaniałych piłkarzy? Ja wiem, że ty też pasjonujesz się piłką, prawda? No, bardzo fajnie spotkać takich piłkarzy. Trening był? No. Jak sobie panowie poradzili? Dobrze. Myślisz, że będziesz dla nich w przyszłości konkurencją? Nie wiem. A chciałbyś? No. O tym, że spełnianie marzeń ma terapeutyczną moc, są przekonani nie tylko specjaliści ze Śląskiego Centrum, ale także piłkarze z Zabrzeńskiego Klubu. Jest to dla nas motywacja do pracy, że jesteśmy zdrowi, że możemy chłopakowi pomóc. Wiemy, że on też powoli wraca do zdrowia i chce kontynuować, chce grać w piłkę. My się z tego cieszymy, na pewno jest to dodatkowa motywacja dla nas. On też sam jest jakby kibicem, wcześniej grał w piłkę i tak naprawdę zobaczyć kogoś, kto profesjonalnie uprawia sport, to na pewno to jest dla niego wielka radość. Staraliśmy się stworzyć te marzenia, dlatego że pamiętajmy, że szpital nie jest miejscem, gdzie każdy z nas by chciał przebywać. Choroba, proces leczenia wymaga tego, natomiast pewne cechy, które są związane z wiekiem, jak właśnie marzenia, jak jakieś dążenie do osiągnięcia czegoś, jest naturalne i staramy się tym, zwłaszcza naszym młodym pacjentom, pomóc w tym. Kuba pod stałą opieką lekarzy 24 godziny na dobę był blisko 3 miesiące. Teraz jest dobrze i to jest najważniejsze. Na pewno tu będziemy wracać, no bo to jeszcze nie jest tak, jak powinno być, no ale myślę, że to się wszystko jakoś ułoży, no nie? Powrót do domu, że tak jakoś koledzy, piłka, bo już powiedział, że będzie chodził na treningi tylko patrzeć, więc też może to go tak podbuduje i no i tak to się wszystko ułoży tak, jak powinno. Młody piłkarz do domu wrócił z własnym, zregenerowanym sercem. To ogromny sukces, radość i, jak podkreśla mama, prawdziwa wiara. A nadzieja i wiara czyni cuda.